Flash. Och. Gala, gala, gala. Ale kurwa, wota, wota, wota. Dobra. Jak my to wygrali? O, ale hele. Puchnie jeszcze AK. Wyskoczył. Wyjechał kuchnię. Darzy. A WP w kuchni była. Znaczy, ale. Do niej dowiedzieć. Edward. Ja nie żyję. Darzy. Też. Kuchnia leży. Kuchnia raz. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Patrzę siebie, patrzę celowany. Au, ex, dawu. A chuj. Jeszcze 4 odno. No ja pierdolę. Jeszcze kon wyszedł. Auto jest. Elektryk. Dobra. Jest rada. Dobra. 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 Bomba nie wziął. XD. Ajajaj. Staro ma. Under, under. Łapy ci mi do. Grenade out. Counter terrorist win. Mówię, co ty, ja pochodzę. Pod oknem, zdejmę. Wejdźcie w czterech, wyjedźcie. Sensor. Sensor, to było. Ciekawe. Satan con. Car dead, I'm playing in default. Out. Ah, like park. Parę lat temu napisał do mnie na fanpage'u jakiś Kuba i wysłał mi swoje highlights, no i pamiętam, że byłem wtedy dosyć w szoku, że jakiś randomowy widz, który się mnie pyta, czy dobrze gra i to na jakieś 100 do 150 FPS-ach, że strzela aż tak dobre heady. Więc wtedy coś mu tam odpisałem fajnego, nie pamiętam co, zostawiłem suba i po obejrzeniu tych fragów parę razy przez następne dni zapomniałem o nim. No i jakiś dłuższy czas później, nie wiem, to może było z 2 lata temu, może 3, randomowo zobaczyłem ranking Faceit i patrzę, a tam właśnie Jacob już jest tam chyba, nie wiem, na trzecim miejscu czy coś takiego w Polsce. No i pomyślałem, ło, no on faktycznie co nieco musi potrafić. I od tamtego momentu zacząłem go obserwować, no w obecnych czasach już większość zawodników z polskiej sceny, nie tylko w sumie, bo wiadomo, już tam i jakiś tam Simple, i Niko,
i kto nie wiem, Device, no i wielu innych dostało też do niego head-on na Faceicie. No a Jacobowi już udało się dawno temu wbić te top 1 w Polsce i kilka miesięcy temu udało mu się wbić drugie miejsce na świecie, na całym Faceicie, z elo ponad 6500. I oczywiście przed nim na pierwszym miejscu jest tylko Monesi. I też warto podkreślić, że Jacob to zrobił w jakieś około 3500 meczów, a w wielu tam wiadomo ruskich Faceit guli, którzy mają po 10k albo więcej nawet meczów, to nawet nie są blisko takiego skilla. Ale zanim jeszcze Jacob miał duże cyferki przenikł na Faceicie, to już wcześniej w oczywisty dla mnie sposób wyróżniał go jego styl gry i mechanika, która jest tak charakterystyczna, że nikt inny nie gra tak jak on, ale też z tego co wiem, to żaden pros nie gra na aż tak szybkie podkładce jak Jacob, czyli na MPC450, a i nawet nie jest żaden pros blisko takiej szybkiej podkładki. I to już tak zaspoileruję, ma kluczowe znaczenie w jego grze, czyli idealnie płynny aim, idealny i taki bardzo dynamiczny crosshair placement, to zresztą sami widzicie już teraz. Procent headów na poziomie obecnie to nawet 70%, nawet widziałem jakieś tam ostatnie 20 meczów po 75%, czasami to są ogromne liczby. Idealny tracking, niesamowity movement i oczywiście tutaj to są dosyć względne opinie, bo sam Kuba na pewno jeszcze widzi sporo wad i słabych punktów w jego gry, nawet ja widzę i taka ciekawostka. Nawet właśnie jak streamował rok temu, czy tam półtora, to miałem takie wow. I obecnie jak teraz montowałem te nagrania sprzed półtora roku, to teraz już widziałem dosyć dużo różnych słabych punktów, teraz już nie widzę, nie, w obecnych. No jednak bardzo szybko poziom w CS-ie rośnie, ale też jednocześnie Jacob zrobił i dalej robi spory progres. I obecnie to naprawdę każdy, kto patrzy na te fragi, no to może bez wątpienia powiedzieć, że to jest elitarny poziom mechaniki. No i stąd też tytuł, no bo dla mnie po prostu w Polsce nie ma takich graczy z taką messą, no po prostu nie ma, niestety. No i sorry do ciebie Kuba za taki tytuł, ale według mnie to jest dosyć tak lightowe, łatwe stwierdzenie, bo ogólnie też z nim gadałem przed tym filmem. Chciałem wiedzieć między innymi, czy chce, żebym taki film wrzucał w ogóle. No i to jest normalne, że każdy, kto nie jest utlejony w rzeczywistości, to woli sobie grać bez dużych oczekiwań, bez presji, porównań i tak dalej, ale też z drugiej strony to po prostu tak to jest i szczerze mówiąc, czy bym zrobił film, czy bym nie zrobił, to prędzej czy później Jacob by się musiał zmierzyć z jakimiś tam oczekiwaniami i presją i tak dalej. Jedyny przypadek, żeby to się nie wydarzyło, no to by było jakby nie został prosem, a z tego co z nim pisałem, to chciałby grać profesjonalnie. A ogólnie to raczej jestem w miarę spokojny, że jakoś tam se da radę i też może mu to jakoś tam pomóc. I to jest też powód, dla którego do tej pory nie robiłem filmów o polskich graczach, tak jeszcze chciałbym się odnieść, bo dużo takich pytań dostałem na przestrzeni lat. Man to się nie liczy by the way, no bo co innego jest robić film o jakimś tam Francuzie, gdzie to w żaden sposób nie wpłynie na społeczność wokół niego i na niego samego, a co innego o Polaku dla polskiej widowni, gdzie jeszcze wiadomo jak to jest w naszym takim straumatyzowanym narodzie, czy jak to jeszcze tam inaczej określić, że po prostu każdy wyróżniający się Polak jest od razu jakoś tam ubóstwiany i wiecie o co chodzi. No i jakby w sporcie czy we sporcie, ogólnie na świecie, to młodzi zawodnicy z dużym potencjałem są przerabiani na taki jakby produkt, od którego każdy oczekuje, że po prostu ten produkt mu dostarczy do rozrywki, jakiejś tam ekscytacji i tak dalej. No a zapomina się, że to jest człowiek i tak naprawdę, i że tak naprawdę się niewiele o tym człowieku wie. I tak nawet w przypadku zagranicznych graczy często właśnie w taki dosyć wstrzemięźliwy sposób w tej serii Talent CSGO się wypowiadałem o jakichś tam ich cechach, no bo też w sumie są młodzi, to wiadomo, że się jest tylko taką gąbką, która tam nachłonęła różne rzeczy, wiadomo, no ale mniejsza o to. No a tutaj oprócz tego, że wiadomo, to jest tego typu film, to jeszcze w dodatku po prostu Jacoba znam, oczywiście tylko troszkę, więc tutaj też nie robię jakiegoś tam żadnego, wiecie, patrzcie, o tam znam Jacoba, odkryłem Jacoba, bo faktycznie tylko trochę tam się zapisali. No ale też po drugie, dlaczego nie robiłem o żadnym Polaku takich filmów, no to po prostu szczerze mówiąc, nikt za bardzo z polskich graczy mnie nie jarał przez wiele, wiele lat. Jeśli chodzi o mnie, to już naprawdę wiele lat temu zniknęły ze mnie jakieś resztki ekscytacji ze względu na polską narodowość tam drużyny albo jakiegoś gracza, czy to w sporcie, czy we sporcie, ale faktycznie bez względu na narodowość po prostu Jacob jest na tyle dobry, że w ostatnich powiedzmy 2 latach to jest moja główna inspiracja skillowa w CS-ie. Tam może licząc też jakiegoś Monesiego, czy paru innych faktycznie, bo na wielu osób patrzę. No ale jednak styl i skill Jacoba są bliższe mojej filozofii grania, są bardzo bliskie takim różnym założeniom, które ja też mam. No po prostu w mojej grze i też głównie w mojej mechanice i też masę po prostu rzeczy w swoim aimie i setupie też i tak dalej zmieniłem, żeby właśnie wiele elementów jego gry i jego mechaniki wcielić do swojej gry. Zajęło mi to sporo czasu, ale myślę, że efekty są dobre, bo tam w sumie mniej więcej już tak jestem, mniej więcej to skończyłem. I część właśnie ruchów, które tutaj widzicie, to będzie dla was, że tak powiem, znajoma z moich filmów w ostatnim czasie. Oczywiście tutaj się nie porównuję, bo ja to jestem noob ogólnie, tak mówiąc w skrócie. No ale przede wszystkim też Jacob gra na o wiele niższym sensie, czyli na 1,5 i 400 dpi. I tutaj fragi są ze streama, czyli wiadomo tam gdzie jest netcraft i tak dalej, to są prawie wszystkie na jeszcze sensie 2. Jacob na nim długo grał, a te z demek to nie jestem pewien, ale chyba prawie wszystkie są na 1,5. I na tych z demek widać właśnie,
według mnie, że Jacob trochę stracił na tej takiej swojej zwinności, szybkości sprawdzania angle'ów i tak dalej, to co było widoczne w starszych klipach, na tym wyższym sensie, no ale za to na tym niższym jest troszkę precyzyjniejszy, troszkę bardziej konsistent. Nie wiem, ale no wydaje mi się, że lepiej właśnie na tym półtora. W każdym razie, wracając, to taki film musiał się pojawić na moim kanale, bo to jest też po prostu taki typ gracza, który naprawdę może inspirować swoim skillem, no i po prostu takich graczy też zwykle staram się pokazywać głównie. Ale właśnie trzeba tutaj też brać pod uwagę to, że proces jest bardzo ciężki, obecnie jest oparty już nie tylko tam na super umiejętnościach i taktykach, ale przede wszystkim na ogromnej ilości takich drobnych optymalizacji w każdym po prostu możliwym aspekcie i wymaga bardzo wiele od każdego gracza, żeby się móc utrzymać na topowym poziomie, więc czy Jacob jest graczem, któremu od razu bym wyróżył jakąś tam gigantyczną karierę? No byłoby to na pewno na wyrost, bo Kuba nie grał z tego co wiem w żadnym teamie, w żadnej grupie graczy, która by nawet przypominała jakiś półprofesjonalny team. Do tej pory tylko Face City i jakieś miksy po prostu w gronie znajomych głównie. Więc jakby ja to widzę tak, że jest jeszcze jakby cała druga połowa skilla do nauczenia się i do poznania. I 19 lat ma, bo tak by the way. Więc no nie mam zbytnio jakby danych tutaj, ale jestem pewien, że jakikolwiek team, który by go wziął, to w najgorszym wypadku miałby topowego aimera, który samą mechaniką po prostu base rund wygra w każdym meczu. Ale czy postrzegam Jacoba jako takiego tylko strzelca bez mózgu? No wiadomo, że nie. Też nie da się po prostu tylko strzelać, żeby być tak dobrym. Zresztą wystarczy poglądać troszkę jego grę i widać, że to nie jest po prostu gość pierwszej łapanki. No i według mnie w szczególności właśnie w 2023 roku jego gra wygląda jeszcze lepiej niż wcześniej. Jest bardziej po prostu przemyślana i kompletniejsza, bardziej wszechstronny jest. Ale no widać naprawdę niektóre takie, wiecie, te drobne detale typu na przykład, że nie wiem, trzy razy B-hop do Venta mu siądzie pod rząd. To są, wiecie, takie rzeczy, które dla zwykłych śmiertelników no, po prostu są niedostępne. No chyba, że tam wiadomo, ktoś jest jakimś kazetowcem całe życie, ale mniejsza już takie, no, jakieś ekstremalne przypadki. Tak po prostu w szczególności właśnie jak ten swój flow state wejdzie, to jakby nie ma drugiego gracza, którego oglądanie jest tak satisfying dla mnie jak właśnie Jacob. Ale czy to jest taki geniusz pokroju Ziwu, że który zawsze jest tam dwa kroki przed wszystkimi i po prostu wszystko rozumie, co się dzieje na mapie idealnie? Tego nie jestem w stanie ocenić. Wydaje mi się, że jest to faktycznie taki bardziej topowy rifler, topowy zabijacz, ale myślę, że ma potencjał na więcej. Ale ciężko mi jest to ocenić, nie? Bo ale o tym może później. Generalnie ja teraz jestem już dosyć mocno przyzwyczajony do tego, jak gra i jakby dużo się już temu przyglądałem i na tyle jestem, na tyle te jego elementy gry niektóre przyswoiłem, że ciężko mi jest wyszczególnić wszystko, co go wyróżnia. No ale przede wszystkim, szczególnie w tych klipach ze streama na Sensie 2 jeszcze, to potrafi entry fragować w niesamowity sposób. Ogólnie potrafi, no i trzeba też chyba tego opisywać po prostu, bo widać ogromna zwinność, ogromna precyzja, bardzo wszechstronny aim, w szczególności właśnie charakterystyczne jest jego sprawdzanie angli, gdzie praktycznie nie ma martwych stref, a praktycznie każdy inny gracz ma no, bardzo dużo martwych stref. I oprócz tego, że Jacoba wyróżnia też to, że potrafi dosłownie z każdej pozycji wyciągnąć jakiegoś multikilla. Takie bardzo nietypowe, jak zacząłem go dawno temu obserwować, to było dla mnie to, że on w wielu sytuacjach faktycznie nie ma potrzeby bycia w ruchu, żeby przeciwnik go nie trafił. On po prostu czasami czeka na pik, czy tam stoi w miejscu, albo się lekko rusza i po prostu bardzo szybko i dokładnie umie strakować jego głowę i to na każdym możliwym dystansie. I w tym aspekcie to naprawdę nie przychodzi mi nikt inny na myśl, kto tak dobrze by to potrafił robić. I właśnie to jego trakowanie to jest taki absolutnie charakterystyczny element jego aima, że no dla mnie to się ogląda niesamowicie przyjemnie, a no też to nie jest kwestia efektowności, ale przede wszystkim efektywności. Więc w skrócie mówiąc, Jacko potrafi być bardzo skuteczny zarówno grając dynamicznie i grając też pasywnie. I oczywiście jego styl ruszania myszką ma swoje ograniczenia. Wydaje mi się, że o ile on potrafi strzelić wiele rzeczy, których inni nie potrafią, to też czasami zdarzy mu się zmisować to, co większość by trafiła, ale to też jest w dużej mierze przez jego tryhardowanie headshotów. Ale no przypominam, że trzeba pamiętać tutaj też, że to są highlights i na highlightsach to często też trochę tak jakby zakłamane. Ja widziałem też te gorsze momenty i one istnieją i przypominam też mój wniosek, który gdzieś tam mówiłem dawniej, z analizowania przez długi, długi czas naprawdę wielu aspektów tam aimowych, podkładek, myszek, gripów, ergonomii i tak dalej, że jakby się nie da złapać wszystkich srok za ogon i w każdym przypadku są jakieś słabsze punkty naszej mechaniki w myszce, po prostu niektóre aspekty się po prostu wzajemnie wykluczają i stąd się też to bierze i to też u siebie jakby do tych wniosków, to taka trochę dygresja, nie, dochodzę, już dawno to w sumie doszedłem parę miesięcy temu, tak już definitywnie, że no na niektóre kompromisy trzeba po prostu będzie pójść, no a nieważne. W przypadku Jacoba jakby nie jest inaczej, no ale i tak jest bardzo, bardzo wysoko, jak sami widzicie. Generalnie jakie są jego słabe punkty w grze ogólnie i to mi jest ciężko powiedzieć, bo ja też nie skupiałem się na nim jak jakiś, nie wiem, scout albo trener drużyny, tylko bardziej tak patrzyłem indywidualnie dla siebie, co można wziąć i tak dalej. I też po prostu oczywiście głównie to oglądałem te heady i fragi dla fanu. Ale wydaje mi się, że nie widziałem generalnie zbyt wielu klaczy w jego wykonaniu, znaczy tutaj widzieliście trochę, ale
takich jakichś, nie wiem, no często widziałem, że klacza nie kończy. Być może też pistole mogły być lepsze, tak patrząc, już znając dokładnie jego ruchy, bo czasami też jest ciężko polegać na trakowaniu i na takiej szybkiej podkładce, też to nie tylko z ruchów, ale ze swojego doświadczenia wiem. Natomiast jeśli chodzi o to, jaką osobą jest Jacob, no to już jakiś czas temu widziałem, że urosło, no nawet dawno temu już widziałem jakieś przeróżne plotki i teorie, ale na pewno w tego typu filmach nie ma sensu nikomu wchodzić do głowy i tam prezentować publicznie jakichś pseudopsychologicznych wniosków. Ja tego też nie zrobię, tym bardziej, że to by było zgadywanie, bo tak jak mówię, nie znam Kuby aż tak dobrze, plus to by było cringe'owe, plus no nie wiem co jeszcze, ale generalnie wydaje mi się naprawdę spoko gościem, tak mogę powiedzieć. W skrócie powiem, że widzę kombinację wielu cech, które mu dają duży potencjał, naprawdę duży, ale też widzę słabe strony ogólnie, generalnie ogólnie mówiąc, zazwyczaj największy potencjał się rodzi nie tylko z samego potencjału w sobie, ale też przede wszystkim z jakichś słabości, które nas w jakąś stronę pchają, więc to jest przydatne, ale też w pewnym momencie trzeba też nad tymi słabościami popracować, więc na pewno trochę pracy go czeka, jeśli jego celem będzie wejście na najwyższy poziom, bo można by się było spodziewać takiego czegoś. Nie jest to jeszcze gotowy produkt, że tak to ujmę nieładnie, ale według mnie jest potencjał duży, tym bardziej na pewno jest to gość, który bardzo, bardzo krytycznie patrzy na swoją grę, tak mi się wydaje. Ale tutaj też taka uwaga nie do Jacoba, ale przede wszystkim do wielu innych młodych graczy, którzy to oglądają, to jest dobra okazja. Bycie pro playerem jest dalekie od ideału i oczywiście znalezienie się w sytuacji, w której są duże wymagania i generalnie, no powiedzmy, musimy wyjść ze strefy komfortu i tak dalej, na pewno jest dobra sytuacja i potrafi rozwinąć nas w wielu aspektach, no ale też bycie pro playerem ma mnóstwo minusów i ja o tym mnóstwo wiem, bo mnóstwo wiem o rzeczach związanych z psychologią i człowiekiem ogólnie, a też o prosach, chociażby na przykład w ostatnim czasie, tak to nie tylko z ostatniego czasu, ale akurat niedawno, bardzo niedawno było i Q&A od Styko i od Twista, gdzie troszkę można posłuchać o życiu pro playera, tak troszkę, ale jakieś tam przebłąki były, że tak powiem, i właśnie ważne jest, żeby w tej całej nagonce jasno też powiedzieć, że trzeba być naprawdę dobry i trzeba się naprawdę nadawać, żeby bycie pro playerem miało sens, bo w przeciwnym wypadku jest wielu przeciętnych prostych, którzy się budzą w wieku 25 lat, powiedzmy, albo później, nawet nie będąc, nawet będąc powiedzmy w top 100 HLTV, czyli już super, i dalej po prostu albo na życie nie starcza, albo nie mają oszczędności ani innych umiejętności i tak dalej. Często próbują za wszelką cenę dalej coś ugrać, no i po prostu jest lipa. Nie jest to jeszcze jak piłka nożna, więc dla każdego, kto sobie na Steamie tam, nie wiem, wpisuje 16 year old talent, bo tam wbił, nie wiem, 2K albo 3K euro na fejsie, no to takie rzeczy non stop widzę, no to sorry, ale takich jak ty w obecnych czasach, gdzie każda młoda osoba gdzieś tam gra w CS-a albo w jakąś inną grę sportową, no to już jest dziesiątki tysięcy takich ludzi, więc spoko, fajnie jest mieć cele, marzenia i tak dalej, ale równie ważne jest realne ocenienie, czy się nadajemy w pewnym momencie przynajmniej, dopiero te ocenienie. Bo ja tak patrząc też z perspektywy takiej bardziej dojrzałej, to jestem naprawdę przerażony tą epidemią takich face-itowych guli, którzy po prostu grają codziennie tylko face-ity, licząc na nie wiadomo jaki cud w ogóle, a wielu z nich to już nawet na nic nie liczy i po prostu marnują życie. Zbyt wielu młodym osobom jest sprzedawany ten e-sportowy sen i ten film po prostu jest dobrą okazją do przypomnienia o tym. I o ile ta chęć rywalizacji jest fajna, no to jednak ważne jest również takie oprzytomnienie, tam podanie paru pigułek. I oczywiście też są różne inne formy, nie? To jest też ważna uwaga, są różne inne formy utrzymywania się z CS-a, z gier czy podobnych rzeczy. Ale wracając do Jacoba, to jak pewnie wielu z was słyszało z plotek, albo w sumie nawet nie wielu, bo w sumie to większość nawet nie ma pojęcia kto to jest, no to dostawał propozycje od teamów, nie będę mówił jakich, ale póki co żadnej nie zaakceptował, no i z jednej strony to jestem w stanie to zrozumieć, ale też z drugiej strony wiem, że jakąś tam jednak wartość miałoby przyjęć jakieś tam w miarę dobrej pozycji, propozycji wkrótce, niekoniecznie też przecież polskiej, i po prostu rozpoczęcie zbierania tych umiejętności, doświadczenia w prawdziwej graniu w CS-a, bo wiadomo, Face to jest tylko taka marna podróbka prawdziwej gry w CS-a, dalej tak uważam. No i też fajnie by było w końcu pokibicować mu w jakichś meczach, coś sobie poglądać jak pyka. No jest jeszcze wiadomo kwestia, że mamy już nowego CS-a, tak, jakby ktoś nie zauważył. Ja póki co luknąłem tylko tam chwilę jak gra, jedno demko odpaliłem, tak trochę też testując, jak działają dema, no i wtedy właśnie przetestowałem na tyle, że po prostu te modele jeżdżą po ziemi jak auta. Miałem taki jeden śmieszny fragment, jak ktoś tak pojechał na couchpigu, tak nie wiem, to nie opiszę tego, ale to było tak bekowa, usunąłem już to. W każdym razie, luknąłem jak gra w CS2 i oczywiście skilla mu nie było na pewno, ale też ciężko powiedzieć póki co wiadomo i też gra się troszkę zmieniła, będzie wyglądała jeszcze inaczej w przyszłości. Ale myślę, że nie na tyle inaczej, że Jacob jakoś, nie wiem, się stanie przeciętny, bo
dużo by się musiało dziwne rzeczy stać, żeby Jacob był przecięty w CS-a. Dobra, więc to było tyle, możecie wpaść na jego streamki, w opisie będzie, ja mam nagrane tylko naprawdę parę, bo dosłownie nagrywałem tylko kilka razy dla siebie po prostu, jak miałem co innego do roboty, bo ten łoś usuwał wody. Nie gwarantuję, że odpali, tym bardziej, że według mnie no te FPS-y w CS2 są dalej tragiczne. Jacob parę miesięcy temu się wyposażył w monitor 360 Hz i lepszy PC, no ale nawet na moim przypadku widać, że to nie jest enough. Ciężko jest po prostu te 360 stałe mieć, a nawet ciężko mieć 300 stałe, nawet 200 stałe. No po prostu trzeba czekać na optymalizację, a ja to póki co muszę czekać na aktualizację, no bo daj mi tego CS-a crashuje i po prostu nie mogę grać. No i też dlatego ten filmik teraz montuję, a nie jakiś tam inny. Znaczy głównie ten filmik zrobiłem dlatego, że CS się po prostu kończy, CSGO i te fragi, no nie chciałem, żeby wylądowały w koszu. Też jeszcze zapomniałem dodać, Jacob gra na Zoe S2 na kablu i gra Claw Gripem i rzadko opiera nadgarstek na podkładce. To jest taka kluczowa ciekawostka dla tych, co dotrwali do końca. I grał 1280 na 960 stretched, ale od paru miesięcy przyszedł na 1440 na 1080 i póki co uważa, że jest lepiej, że więcej widać i tak dalej i że nie planuje wracać do 1280, co dla mnie jest dziwne, ale być może, tak jak się przekonałem do 1280, tak samo się kiedyś przekonałem do jeszcze wyższej. No ale to tyle. To jest naprawdę już koniec końcowy. Mam nadzieję, że fragi się podobają, tam nie zaspamujcie go za bardzo. Zostawcie subami, no i trzymajcie się, na razie. Ja mam kasę na bezprzewodową. A ja kosztuję tylko taka bezprzewodowa. 500 fun. No sprzedaj kasę, kurwa. Chyba, że jest... Znowu się grać nie da przecież. 2,5 tysiąca. Gołem, czapiąc. Fucking son of trash has killed me.